Ej, wiecie, ja schudłem? Kurwa, ja z tych nerwów, ja ważyłem 125 kilo, wiecie, ile ważę? Zgadnijcie, kurwa. Nie mów, że schudłeś. 124. Ej, waży 101 kilo, kurwa, poważnie wam mówię. Schudłem od tego czasu, co my widzieliście na kamerkach, to schudłem, czekaj, ważyłem 125, ważę 101, nie wiem, policzcie sobie. Nie. Ale bardzo dużo. Tak, i dalej chudnę. Ej, to jakbyś przytył, jakbyś ważył 108, to by było dokładnie dwa razy tyle, co ja. No, ale tak nie będzie niestety. Bo tak jak mówię, ja ostatnio, kurwa, zauważyłem, że żarcie, picie, kurwa, chlanie alkoholu, żarcie, palenie fajek jest chujowe. Nie chodzi mi o sam fakt, że ten, bo ja ostatnio się stałem taki cnotliwy, kurwa. I nie chodzi mi o seks, tylko chodzi mi cnota ludzka, czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, czy tam w jakichś innych gównach. Ja zacząłem, przestałem zżreć jak świnia, tylko zacząłem jeść tylko jak potrzebuję. I dlatego tyle schudłem, bo jem tylko tyle, jak zaczynam się na przykład źle czuć, powiedzmy, nie wiem, w głowie mi się kręci z głodu i tak dalej, dopiero wtedy zaczynam jeść, nie? Dlaczego ty mnie tak nie lubisz, Janes? Co? Dlaczego ty mnie tak nie lubisz? Teraz mi jeszcze na złość robisz i chudniesz. A jak to tak mówisz? Możliwe? No nie wiem, tylko ty. Nemezis. No może Nemezis nawet. Nie mam pojęcia od stara. Ale tak ci powiem szczerze, tak... Twoja najlepsza. Jak zaczęło mi przestać zależeć na wszystkim, to zaczęło mi się jak najlepiej układać, nie? Jak kiedyś mi zależało na wszystkim, to kurwa wszystko się jebało jak kurwysyn, a jak mam teraz wszystko w dupie, to wszystko jest, to zaczyna być zajebiście, nie? Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale... W skrócie, miej wyjebane, a będzie ci dane. Znacie to? No. I tak jak mówię, ludzie, wy tam mnie słyszycie z jakichś głosówek i tak dalej, z jakichś tam zjebanych akcji. Ja nie jestem tam kurwysynem. Ja mam wypierdolone na te Discordy. Nie jestem jakimś tam chujem, kurwa. I tak dalej. Marka ostatnio na przykład nawet zdałem, bo mnie wkurwił. Ja mu na prywatnym pogadam kiedyś, o co mi chodziło. Ale Marasek mnie wkurwił i tak dalej, o coś. Ja sobie sam to z nim wyjaśnię. Marek, wyłącz to. To wy nie rozmawiacie ze sobą na priv w ogóle? Nie, no rozmawialiśmy, ale tak jak powiedziałem, że ja na przykład telefon rozpierdoliłem, mam nowy, zapomniałem hasło do Messengera i tak dalej, ale z Marasekiem sobie gadaliśmy, czasami nawet po godzinę, po dwie. Dzwoniliśmy do siebie i tak dalej, nie? Ale no i Marek, tak. Marek mnie wkurwił, bo najebany zaczął prywatę wypierdalać, nie? I mnie wkurwił, ale to już nie ma znaczenia, bo nie zacząłem. Bo już mam wyjebane na to, ale tam coś tam wypierdolił na mnie, ja się wkurwiłem wtedy i później miałem to przejebane. Ale już nie, chuj w to. Ty chyba coś, ja no, musiało tobie coś się pomylić. No, nic mi się nie pomyliło. O, Marta. Kiedy przytyjesz? Ja? No. Ja już nie przytyję, nie jestem w stanie przytyć. Ej, stara, ty. Ale ja mogę się założyć. Byłam tak blisko, żeby cię zacząć lubić. Byłam tak blisko. O. Tak, był burbaskiem? No. To przytyję. O Jezu, żebyś mi skoliła. Słuchaj, nie, jeżeli chodzi o tycie i tak dalej, to ja już nie przytyję, bo nie ma nawet takiej opcji. To dzwoń, jak przytyjesz, co? Nie przytyję. Ale jakby się zdarzyło, to dzwoń. Poczekam na ciebie.
Hannes, wszyscy czekają na twojego live'a, a ty robisz teraz taki krok w tył. A może zrobię, nie wiem, zobaczę. Nie mam pojęcia, co będę robił za tydzień. Może się będę napierdalał. Wszystkie twoje winy, ludzie zapomnieli teraz bardziej, tam trochę cię polubili bardziej niż kiedyś. Hannes, ty kurwa od 4 miesięcy mówisz, że to zacznie live'ować. Dobra, dobra, stary. Ja mam wszystko protokoły. Mi to maniłem, tam gadałem bzdury, gadałem rzeczy, których sam nie byłem pewien i tak dalej. A ja już nie będę pierdolić tylko co połów i tak dalej. Nie będę was kłamać. Nie jestem pewny tego, czy pojadę do tego Psycho, czy jakoś live'a zrobię na dzień dzisiejszy. Ja mogę wejść na jebany na Discorda, popierdolić wam, że zrobię wszystko, a tak naprawdę to nie jestem tego pewny, czy jestem w stanie w ogóle coś zrobić. I no i nie będę wam nic obiecywać, nie? Jak zrobię, to może coś zrobię, a jak nie, to nie, no bo... Albo chociaż poczytaj czata sobie na live, no co? Nie chcę okłamywać samego siebie i kurwa już nie, nawet ludzi nie chcę okłamywać. Tak jak powiedziałem, mam to w pizdzie. W niedzielę idę, kurwa, na... A dobra, nie będę wam gadać w sumie. Na mszę. Czyli chciałeś skłamać. Dobra, powiem wam szczerze prawdę. Idę na jakiś, kurwa, AA czy coś, bo jestem, kurwa, pierdolonym alkoholikiem. Jestem jebanym kłamcą. Sam siebie okłamuję, kurwa, i was tak samo. Kurwa, mam tego dosyć. Serio, bo... Mam to, kurwa, wszystko już w piźnie i tak jak powiedziałem, no... Ale Janusz, ty nie mów, tylko ty pokaż. Ja już nie będę gadał, kurwa, nawet nie będę pokazywał. Pokazać to ja mogę, kurwa, pokazywam jakbym mały, nie? Szczerze? Bo mimo tego, że jebiecie mnie jak ta i tak dalej, to mimo tego jesteście moimi najlepszymi niby przyjaciółmi, i tak dalej. I kurwa, ja nie będę was zakłamywać, kurwa. Ja muszę iść, kurwa, na jakiś odwyk czy coś, nie? Albo, nie wiem, na jakąś terapię, kurwa, czy chuj wie co. Bo ostatni rok, nie? Ja wcześniej nie piłem, nie? 2 lata czy coś takiego. Ale ostatni rok na Discordzie to chwlałem co tydzień. Robiłem jakieś akcje. Zdarzało się przypierdolić mi fety czy mefedron czy tam jakieś inne gówna i tak dalej. Ja nie chcę tego, kurwa, i z Discorda też chyba będę musiał zrezygnować, bo to jest strasznie, kurwa, irytujące, jak do ciebie pisze 50 ludzi dziennie i ja na przykład, kurwa, taką presję na sobie czułem, że ktoś coś ode mnie chce i tak dalej. Dlatego ja mówię, no ja, kurwa, mam to wszystko już w dupie, ja idę sobie do pracki, nie wiem, muszę sobie znaleźć jakąś normalną dziewczynę i tak dalej. Nie wiem, po co na tego Discorda wchodziłem, może przez jakąś samotność w tych jebanych, kurwa, Niemczech, przez którą tam się wjebałem, przez to, że się uzależniłem od tych gówna i tak dalej. I myślę, że kurwa wyjechałem za bandę ostatnio równo i myślę, że kurwa nie popełnię już tych błędów i myślę też, że kurwa nikomu już tak ślepo nigdy nie zaufam. Nawet Markowi Łangowskiemu, który jest... Ja nawet poprosiłem Elę, żeby ten postarała się dla ciebie porozmawiać z tobą w jakiś sposób i ciebie pocieszyć, bo powiedziałem jej, że jesteś w jakimś złym stanie, trochę załamany, no to jeśli do ciebie zadzwonię, to żeby miała to na uwadze. Nie chciałem ci nigdy robić nic na szkodę, a ty w inny sposób to jakoś odbierasz. Ja już, Marku, nie jestem załamany i jest po prostu wszystko jedno ostatnio. I nie mówię, że to, kurwa, się dzieje przez miesiące, tylko ja na przykład taką debrechę miałem, chlałem, kurwa, ćpałem i wchodziłem na te Discordy i tak dalej. Ja się cieszyłem, że ludzie o mnie piszą, byle co, byle by pisali, kurwa, nie? Ja miałem z tego pany i tak dalej, ale kurwa, to było chuja potrzebne, tak to na myślę. Wszedłem teraz, bo mi tam
koleżanka napisała, żebym wszedł i tak dalej. Ale teraz tak kurwa na to patrzę, ko chuja mi to lata wszystko, nie? Bo tak szczerze to myślę, że Marek to jest takie kurwa, nie wiem, niepotrzebne. Mi, nie wiem czy tobie, ale mi... Ale tutaj są normalni ludzie i nie musisz im ten swoją jakąś w krzywym zwierciadle rzeczywistość przedstawiać. Możesz nawet się wyżalić komuś. Bo przecież poznałeś też wiele ludzi na Discordzie. Ja nie kurwa nie wyżalić, kurwa. A czemu nie? A może potrzebujesz czegoś takiego, że ten, do kogoś się odezwać kurwa. I będziesz właśnie to robicie. Marek, ty jesteś jebnięty, jestem facetem, kurwa, się nikomu żalić. Ale właśnie się żalicie. Jeden ja sam drugi, a ja wam powiem jeszcze raz. Że całe szczęście, że jest tutaj mało ludzi, że nikt nie słyszy tych moich słów. Jest jedna, która nagrywa. No i chuj, ale mi się wydaje, że może nawet nikogo nie ma, nie? Niech nagrywają. A tak jak powiedział ten, takiego ma na imię, zapomniałem już teraz. Okay. Od Sabriny chłopak. Jak się on nazywa? Mamy ten międzywymiarowy kalafior sobie. Jak? Kalafior. A, kalafior, właśnie, kurwa, zapomniałem. I kalafior powiedział, że takie żalenie się jest. No i może ma rację. Ale co jest? Przecież no jest z nami. No jest, może to było jakieś tam wyżalenie się, ale tak jak powiedziałem, no... Ja to kurwa powiedziałem raz tylko i ostatni, żebyście po prostu wszyscy zrozumieli, że bo dużo ludzi do mnie pisze na Facebooku czy na jakichś grupach i tak dalej, że no kurwa ja nie będę już pajacować. Cieszę się. Także no słuchaj, Kalafior. Ciebie znam też bardzo długo. Ty jesteś inteligentny facet i tak dalej. I sam widzisz, co się dzieje, rozumiesz to. Ja też, kurwa, no, nie będę inwestował swojego czasu więcej w jakieś głupoty. Piszę już do mnie więcej, że mam wchodzić na Discorda, że mam odpierdalać jakieś manny, bo nie będzie już czegoś takiego. Nie będzie czegoś takiego. Ja spierdalam toksycznego środowiska i mam to w pizdzie. Nie no, ale jakbyście zrobili wspólnego lajta, to by było historyczne. No, może i by było historyczne, tylko że ja muszę robić to, co jest dla mnie dobre, a nie to, co jest kurwa dla was dobre. Wiecie co dziś? Bo wy chcecie lajta, ja wiem, że wam się to podobało. Ja mogę popracować dalej, ale kurwa wy chcecie to, żebym ja pierdolił z Markiem koco poły, żebyśmy myśli na dno dla waszej rozrywki, ale to nie jest. Nie jest prawda, to są wszystko twoje pomysły. Sam to pierdoliłeś parę tygodni o tym. O czym? O jakichś lajtach, nie lajtach, wszystko. Nie wiem, może parę miesięcy. Parę miesięcy. Ja nic nie obiecuję, może będzie, może nie. I tak wam powiem tyle. Może będzie light, może nie. Może kurwa się ponapierdolam z psychotropem, może nie. Może kurwa zwalę sobie dzisiaj konia, może nie. Może kurwa się najebie, może nie. Na kamerkach! Nie będzie nic kurwa, ja wam nic nie będę obiecał. Konia na kamerkach. Ale do mnie pisze głupoty jakieś, no kurde. Przeczytaj nam, Marku. Skrytykuję cię na moim live'ie, powiem różne okropne rzeczy i się obrazisz. No i super. No to tyle wiem, co będzie się działo przynajmniej. Ale Marek to tak jak zawsze ciebie obgaduje. No, dodamy to, że na nowość. Nie dość, że będzie obgadywać, to jeszcze cię informuję o tym. Zobacz. Więc Marek, byś mógł kontrę zrobić, odchwalić live'a i odpowiadać jej na to. I się śmiać. Dokładnie, i pokazać. To tu ma jaja. Tańczyć. Nie wiem. Może na strychu bym jak tego live'a zrobił, ale to jeszcze... Marek, bo tak szczerze to ja chciałem się pożegnać dzisiaj i tak jak powiedziałem, kurwa, ja wypierdalam z tego internetu, mam tego dosyć, kurwa. Wolę zapierdalać sobie na budowie, kurwa, z jakąś tam średnią krajową niemiecką, niż za darmo robić z siebie pajaca w internecie i tak jak powiedziałem, no Marek. Janys.
Czy czasem nie podchodzi pod socjopatyzm jakiś? Jany, czy mogę zadać sobie pytanie? Ja jestem socjopatą, to prawda, bo jeżeli na przykład byś mi podpadł ten, to bym ci rozpierdolił łeb siekierą. Ale staram się tego nie robić. Jeżeli ktoś mi nic nie robi, to ja komuś nic nie robię. Ale socjopatą jestem. To sprawdźcie jest chyba. Janys, tak, mogę przerwać na chwilę? Możesz. Mam do ciebie pytanie. Tylko prosiłbym, żebyś szczerze odpowiedział. Jesteś trzeźwy? A ja proszę, żebyś... To nie było głupie pytanie. Zadałem je. Czy jesteś trzeźwy? Czy to jest głupie pytanie? Tak, tak, no. Hmm? Tak, jestem trzeźwy. A wciągałeś to? Jointa paliłem rano, no. Ale teraz... A wciągany jesteś? Czy taki w 100% trzeźwy? Ty jesteś jebnięty jakiś, czy co, kurwa? No bo to, co ty mówisz, to jest Nie możliwe. Ja nie pytam. Biorę żadnych narkotyków, gościu, kurwa, nie chleja, ani nie ćpam. Ty jesteś jakiś pojebany. Okej, to przepraszam, zadałem pytanie. Bo dla mnie 5 razy to wszystko sam się powtórzyłeś? No nie, no kurwa, nie piję, kurwa, bo nie chcę. I chuj, i nie będę klać, kurwa, nie będę. Nie wkurwia mnie gościu, bo mnie to wkurwia, bo mi ludzie wmawiają, że ja kurwa chleję albo ja ćpam, kurwa, wy jesteście pojebani. Nie zadawajcie mi takich pytań, nie pierdolcie mi takich rzeczy. No Janys, ja przez rok czasu pierdoluję, że jesteś wiecznie najebany. Janys, ale nie zastanowiłeś się na... Czemu ludzie nie mogą się spytać? Janys, nie zdziwiłeś się tym, że twoje zachowanie wskazuje na to, że może być po prostu życiu? Rok temu... Dobra, słuchaj, gościu, ja ci powiem historię, jak to było. Nie wiem. Ale ja wiem, jak było, bo ciebie słuchałem nie raz i przez rok czasu jesteś najebany albo kurwa zrobiony ścierwem, no i tyle. No, nie ma co tu komentować. No. Ktoś się zapytał. Zaczęła się historia od tego, że 2 lata alkoholu nie piłem i tak dalej. Wszedłem na tego zajebanego Discorda i mówię, kurwa, są pojebani ludzie. Mówię, to jest chory, co oni pierdolą, nie? Mówię tak do tego... Do znajomych, do Rafa, ten serwer założyliśmy, nie? I ja 2 lata nie piłem i kurwa, ci ludzie mi zaczęli panierzyć i tak dalej. I ja się najebałem i zacząłem Marka wyzywać, kurwa, zacząłem wyzywać Rafatusa, Rafatus się na mnie wkurwił, tam zaczął jakieś screeny wypierdalać, że koleżanki wziął do pomocy. I kurwa, tak jak ci mówię, no kurwa, przez tego Discorda chlałem, nie? Wcześniej. Nie wiem, myślę, że chlałeś, bo chciałeś chlać, a nie przez Discorda i tylko kurwa szukasz argumentu, żeby się wytłumaczyć. Janek, ja cię przepraszam bardzo, jestem na Discordzie dobre 1,5 roku, ale nigdy nie piłem alkoholu rozmawiając z ludźmi. A to ty, Warnest? No, ale ja jestem alkoholikiem, także skończ pierdolić ty. Warnest, czy to ty? Ty, to jest ten Wornes? Czy to jest, to jest miły Michaś? To ja. Cześć, Michaś, co słychać u ciebie? Nic. Wszystko w porządku? No spoko. No to fajnie. To wszystko to słuchamy chłopaków dalej, co? Dobra. A u ciebie wszystko w porządku? Tak. Nikt cię nie szantażuje? To jest pytanie bardzo nie na miejscu, wiesz? Tak czy owak chciałem wam powiedzieć, że wszyscy obciągnęli kutasa, bo możecie postać mi chuja. Ci im jajo, kurwa. Możecie poknąć moją spermę i chciałem wam powiedzieć, żebyście się walili na łeb, bo tylko na tyle zasługujecie. Janys, ale proszę. Janys, proszę cię, nie opowiadaj o swoich przyjemnościach. Ja pierdolę. Pamiętasz, dam ci kotku mleczka. Ciągnij mi pałek, kurwo. Janys, opowiadasz o swoich przyjemnościach. Dziękuję, że odpowiedziałeś, że jesteś trzeźwy. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję, że dasz mi dupki. Ale za takie teksty albo nastawienie do innych takie ludzi, pewnie otrzymywałeś właśnie kurwa, takie reakcje. Kurwa, Polska, kurwa. Kurde, że nie. Ale ludzie nie akceptowali twoich takich dziwnych zachowań właśnie. Powinieneś brać trochę... Powinieneś wyciągać wnioski, że tak się ludzie nie zachowują do siebie, ale internet tego nie tłumaczy, że tak wolno postępować, jeśli chcesz jakieś normalne relacje z kimś zawrzeć. No, Alek,
Wolno? To już wiem, dlaczego Sarek lubi Janusa. Janusz, pamiętasz, kurwa, jak ty byłeś w tym Wrocławiu, nie? Najebany. No. I rozdarłeś się koszulkę. I ja potem miałam na profilowym twojego suta. Ej, no, suta pokazywałem kiedyś, kurwa. To były czasy, nie? Albo jak mnie banowałeś na starym Mareczkowie. Ja cię nie banowałem, bo ty mi... Banowałeś. Serio? No tak. Wiesz co, ale to nie było nic osobistego. No co? Jak nie, kurwa? Wtedy co mi muda zdjąłeś i miałam też bana przy okazji. Ale wiesz co, nigdy ci nie zbanowałem z powodu. No przecież my się darliśmy na siebie cały czas wtedy. Nie, na pewno nie. No bo tak, no ja ty... pamiętam, że ja cię wyzywałam na pewno. Jeżeli, no, no i co z tego? Dużo ludzi mnie wyzywało i tak dalej. I ja nie mam do nich żalu, bo sam sobie na to zasłużyłem, ale akurat do ciebie to... No ci, nie pamiętam, żebym ja coś do ciebie miał kiedykolwiek. Ja przepraszam, że tylko przerwę. Marek, Elka będzie zaraz do ciebie dzwoniła, bo jest kurwiona, że jesteś na głosówce. No i, ale jak wygląda, ty się patrzy, jaka smutna, rozczochrana. Ale ja nie wiem, co się stało z tymi włosami dzisiaj. I takie spóźnienie jeszcze miała duże, ale ma może sobą, może z kochankiem się, może się z kochankiem spotkała, temu takie włosy rozczochrane. Widzowie u Elki przecież pisała na przedpokoju. Marek, ty nie widziałeś? Nie czytałem. No to widzowie byli u niej. Ja pierdolę, maraz. Dobra, zdjęcia są. Dawajcie psychotropa, Marek, pójdziemy jeszcze. Oj, Marek. Ja sobie chyba jakąś wodę muszę znaleźć, bo jeśli będę chciał dłużej siedzieć niż godzinę. A te włosy się spierdoliły po tym tuszu. Marek, ty wodę jest na ciebie na budkę? Nie potrzebuję wieczorami pić alkoholu. Tak. Kurwa mać, jebana pierdolona szmata. Marek, ale cały czas do ciebie pisze, czy już przestała? Chodzę sobie z telefonem w kieszeni, na słuchawkach, po różnych pomieszczeniach w moim domu. Jak na razie nie zerknąłem, co tam jest. Nie, Marek, wygląda jakby udaru dostała. Jakby gwoździe miała przybić. Ale muszę powiedzieć, Marek, że Elka się na ciebie naprawdę mocno wkurwiła. Ale co ja zrobiłem? Jednego dnia, dwa lata się zestarzała. No teraz tak jak patrzę na nią, to ona o dwa lata starsza jest. Z wyglądu. Przepraszam, a co ona mówi? Ciężki oddech ma. O, Mareczek, ciężki oddech ma. Zaraz do ciebie będzie dzwonić. Mówię ci. Ciężki oddech ma. Palada. Dlaczego ona się w ogóle nie odzywa? No i strasznie rozrzedzone włosy, muszę przyznać. Bo to wszystko, to wszystko przez ten tusz. Jezus Maria, ale co jej się stało w te włosy? Przecież... To mogę coś powiedzieć. Dobra. Nudziarzu, bez wyobraźni, tchórzu, dziwkarzu, szowinisto, odwal się, skoro kurwa masz zawsze rację. Jak twój ojciec, terrorysta i brat. Terrorysta. Nie. O kurwa, proszę. Teraz tak napisała? No jebanie po rodzinie, to nieładnie. Czemu Elka Marek zawsze wyzywa twoją rodzinę, a ty nigdy nie obrażałaś ani Heleny, ani nikogo tam, nawet Andrzeja chyba? Bo nie nauczono jej, że tak nie można. Pojedź jej po Adamie. No właśnie, ty mówisz zacząć. Nie, to jest, według mnie to jest dla mnie wstrętne. Tak, bo dla mnie to jest wstrętne. Nie mówcie mi, żeby ja bym tak postępował jak ona właśnie. Marek, wystarczy, że powiesz, że Elka wygląda na 10 lat więcej niż ma i to ją bardziej ubodzie, niż żebyś ty całą rodzinę jej wyzywał.
Powiedz, że ona 10 lat starzej wygląda. Nie, to nie, że wygląda. Ale proszę jej nie obrażajcie, bo to się źle światło po prostu pada, a nie, że staro wygląda. Co wy mówicie? Napisz jej, że Adam się w grobie przewraca. O, i prąd tak produkuje w CFC Tesli. Cieszę się, że się zajęła kamerą i ustawianiem kontrastu. Powiedz, że ma akta VPN. O kurwa. Znowu weźmie obraz i będzie pytać ojca, czy był łobekiem. Dobra, tak ogólnie teraz, nie? To sobie tak myślę, że z Marasem nie mam w sumie nic do niego. Byłem na niego wkurwiony i tak dalej. Ale ja Marka zawsze lubiłem, będę lubić i mam nadzieję, że Marek mi wybaczy. Jak ta fryzura została jej dzisiaj zrobiona? Ktoś to robił? Niech warte. Mam nadzieję, że mi Marek wybaczy, ale tak. Tak to się robił. Odpalony byłem na skurwysyna. Ojejku, no spotkacie się, buziaczka, sedacie, połaskoczecie się. Ale no właśnie, Janek, my się trochę różnimy, bo ty jesteś taki wybuchowy, a ja to raczej jakby po zjaraniu zioła, no, się zachowuję przeważnie. Marek, na ogólnym masz propozycję wiadomości do Eli. Gdzie? U mnie na ogólnym? Nie, Mareczku, nie możesz taki być, bo ci ludzie na łeb wejdą. Musisz być jak tygrys, jak Tom Lee Jones, ścigamy. Dobra, już wysyłam, mam ten obrazek. Marek, mam do ciebie pytanie. Czy to prawda, że na początku kwietnia jedziecie razem do Władysławowa? Ja nic nie wiem w ogóle. Co ty... W południe na głosówce mówiła, że się wybiera. Będzie jechała z kolegą, zabierze się. No to niech jedzie, ja wiem, o co jej chodzi. Rozmawiałem z tym samym kolesiem, co i ona rozmawiała. Ale tak. Ona na dziurbana, Marek. Ale ona na dziurbana. Ona kurwa za 8 tych wyjebała dzisiaj. No, napisała grubą czcionką. Panie, jak ona wygląda, kurwa. Elka mówi, że będzie czytała, Marek, na live to, co do ciebie pisała, przed chwilą powiedziała tak. W sensie może powiedziała. Mam dosyć swojej niebanej depresji, manii prześladowczej i wiecznego kaca. Ja nie mam kaca nigdy. Ja się nie doprowadzę. A ja wiem, Mareczku. No to ciebie teraz tacy, tak pisze, Mareczek? Mają, są tacy, co nie dopuszczają. Ona mówi o manii prześladowczej, to znaczy o sobie. Huragan, ty się znasz. Ona ma rzęsy przyklejone i pomalowane? Czy... Czekaj. Czy ten raz... Patrzy, ale wygląda chyba jakby miała sztuczne, nie wiem. No sztuczne i doklejone do połowy. Ma sztuczne, ale po prawej stronie się odkleja. No prawej odkleja jej się, no. Czyli miała widzów. Musi się popatrzeć na wprost. Nie, właśnie nie musi się popatrzeć na wprost. Bo ona na ślinę jest. Odkleźcie sobie live'a i zobaczcie, jak masz kamerę. Odklejaj się prawa strona. No właśnie. A ty byś w tym wieku chciał, żeby już nic się nie odklejało. Wszystko się kurwa. Z każdej strony, no, jej się odkleja. Normalna odklejka. Mareczku, że ona odkleiła, nie? Pobieram filmy te, które Ela teraz udostępniła. No dobra, Janes, ty. A, zdjęcia na ma. Ale ile tych widzów miała? 3 nawet. O. Dobra, Janes, panie. Pytanie mam do ciebie. A to kalafior, to? Powiedz mi, a jak ty się czujesz po tym zerwaniu takiego kontaktu z Elką? Ela będzie teraz czytała wiadomości, jakie tobie napisała. To ja wam opowiem szczerze prawdę, że ja miałem telefon swój, miałem tam z Elą kontakt i tak dalej, ale mi się telefon zepsuł i ja nie pamiętam hasła do tego konta, co miałem. Ela czyta wiadomość. Marek czyta wiadomości. Słuchajcie, ktoś mógłby to restreamować tutaj u nas? I ja z Elą nie mam kontaktu, ale tak szczerze, nasz kontakt z Elą wyglądał na tym, że Ela w większości czasu zawsze miała do mnie jakieś pretensje.
Także mi się wydaje, że dobrze, że ten kontakt się zakończył. Marek, ponoć widzę, że twój się cały dzień, dlatego pozwoliła sobie skrytykować ciebie na live'ie. A czyli innymi słowy się cieszysz po prostu. Wiesz co, to co Ela gada na live'ie o mnie, to nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo Ela jest osobą... Weź, Marek, wyłącz ją. Ela jest dla mnie na przykład osobą... Ja ją lubię, ale ona jest dla mnie osobą toksyczną. Elka? Co ty? Ktoś streamuje teraz. Ty, powiedz mi jeszcze, że kurczę, psychotrop jest toksyczną osobą. No jest to. I toksuje, no to rzeczywiście kolejne wielkie. Psychotrop też jest toksyczną osobą, ale... No właśnie, najważniejsze, że ja nic do Eli nie pisałem, cały dzień się nie odzywałem, a no, nie tylko cały dzień, ale może cały tydzień nawet. Niech tam ktoś sobie wyciszy, bo słychać w tle. Marta Karla. No to najciekawsze jest to, że on się do niej nie odzywał, Marek, a ona już go wyzywa. Marek, a ja mam do ciebie takie pytanie, bo ona się ciągle powołuje na jakiegoś przyjaciela. Czy we Władysławie ten przyjaciel faktycznie istnieje, czy to kłamstwo? Istnieje. A niech sobie do niego jedzie. No co mnie to interesuje. Edek akurat jest prawdziwy. Aha. Wypierdalaj na drzewo, skurwysynu. Tak napisała. Widzisz, tak Ela napisała. A ty widziałeś tego nowego Piotrka? Plotta. Ona jakiegoś Piotrka nowego poznała. A, to tak, jak znam. Jak ona dyszy strasznie, jedno. Tak, Piotrek jest na jednej półce z Kamilem. O, teraz będzie pisać jeszcze nowe. Wszystko. Marek, co myślisz o tym Piotrku? Wszystko przeczytałam. Zależy o kim mówi, bo jeden jest prawdziwy. No to o tym właśnie. To nie mogę się na jego temat wypowiadać. Na live. Teraz piszę. I wrzucę na przedpokój coś. A ten plakacik, który Marek wysłał, Marek Łangowski, youtuber, z którym się spotykałam, wysłał mi. Mów. No, ja powtarzam, poczekaj. Teraz dyszy jeszcze dyszy. Tak. Dyszy. Jeszcze dyszy. No i robi to samo, co zawsze. No to i już pewnie wrzucam. Okej, okay, na przedpokoju wrzucam plakat. Edytuj wiadomość. Plakat. Ten z jej tatą chyba, ten, który wysłałeś. No bo otrzymałem taką sugestię, żeby to zrobić. Wydawało mi się, że dobrze, zrobię. Podpisuję ten plakacik, że wysłany przez Marka Łangowskiego. Marek, ale nie zawsze musi się ludzi słuchać, kurde. A gdzie tutaj jest, że ja wysłałem to? A to już on wcześniej... Nie, on wcześniej latał na Discorda. A ja widziałam ten plakat, wiem, o którym mówisz. Świat płonie, a kupis Ela, pójść 2+1. Maras, ile dzisiaj wareczek poszło? Mniej niż zwykle. Dlaczego pytasz mnie ciągle o to samo? No bo nie, zastanawiam się. Ja myślę, że... Pewnie sama chrapkę ma, by się jebnęła. Piwko. Prowadzi statystyki. Nie, ja alkoholu nie lubię. Ale fajnie się taki wieczorek przy live albo na głosówce i teraz tak do północy. Lala, sobie... nie będzie telefonów. Ty, Marek, płakanko będzie. Zadymy jakąś z rup Elki. Nie. Nie będzie telefonów. No, płakanko. Jedni zadymy, tak. I chuj z telefonami. Bo ty ją prześladujesz podobno, Marku. Marku, Marek, mogę coś powiedzieć? No, wepchnij się.
Marek prześladuje, a sama mu wysłała wiadomość, że będzie jebać po nim na live, bo się nie odzywał cały dzień. To prześladowca. No i teraz cię blokuje. No je, Lunia, lubisz siebie ofiarę robić, no. Biedna Lunia. Nie Marek Łangowski, fuck you, wypierdalaj z mojego... Przecież ona, już nie jesteś na jej live'ie. Co ona chce? Ej, dobra, słuchajcie. Przerywa cię, Janusz. Marek Łangowski. Mówiłeś, no. Wy wcześniej nie. Mówicie, co nagrada. Marek Łangowski, youtuber. Powyzywałbym się z kimś. Ela jest w humorku na wyzywanie. Ej, właśnie, zadzwoń do Elki. Ja? No. Ja nie mam ochotę powiedzieć. Ale to bym musiał tego. Ej, musiałbym to ja tego. Wyzywała na chętnie. Co? Zadzwoń. Nie no, tak szczerze, ja nie lubię wyzywać zwykłych ludzi. Ale na przykład z psychotropem... Ela nie jest zwykła. W sensie, no nie mówię, żebyś Ela wyzywał, tylko normalnie tak z nią pogadał. Wiecie co? Ja żebyś kogoś nie wyzywał. Ale... Ja nie jestem w stanie Eli wyzywać, tak szczerze, bo... Coś ty nie czujesz. Nie. Właśnie się dowiedziałem, ja, nie. Że nie przeszkadzaj mi w live'ie. A co ja takiego robię, że przeszkadzam? Ja tak szczerze, jeżeli chodzi o Elę, nie? O ludzie mi powiedzą, że jestem pojebany i tak dalej. Ale ja tak szczerze lubię. I mogą ludzie mi pierdolić tam, co chcą. I ja ją lubię, ona mnie wkurwia, Elka i tak dalej. Ale... No ja ją lubię, no. I tyle. Jest, Ela jest jaka jest, jest jebnięta, no ale no, mam tam do niej jakiś sentyment i tak dalej, ja z nią rozmawiałem jakiś tam czas i no, ja lubię Elkę, no co mam powiedzieć, no. Ja no nic nie mam, nie chcę robić co chcę. Teraz nie chcę mi się z nią gadać i tak dalej, wyszedłem, ale no, nie uważam, żeby to była jakaś tam osoba zła. I możecie sobie tam myśleć, co chcesz, no ale no, ona mi nic nie zrobiła, no. Tak samo psychotrop, ja tam się z nim lubię nawyzywać, lubię, kurwa, z nim się pocisnąć, z psychotropem, tym, kurwa, zjebanym zjebem, bo wyjebałbym mu na pizę na łeb, ale tak szczerze, tak prywatnie, no też, kurwa, nic do niego nie mam, nie? Bo spotkałbym się z nim, no to podejrzewam, że no Nie byłbym się z nim, chociaż go kurwa nie lubię, nie? Tak byś dostał, jak Maciek dostał. Zobacz, mogę mogłoby tak być, nie? I tak samo z Elką mam, że z Elką bym się spotkał. To podejrzewam, że nie wiem, wypiłbym z nią piwo i tak dalej, nie? No nie wiem, nie mam nic z tych ludzi z internetu, kurwa, co mam powiedzieć. Ani nawet do tych ludzi, co na mnie nagrywali, na przykład Pysiński. Czy tam inni ludzie na mnie nagrać, że wyjebane mam na to i w życiu realnym ich zobaczył, no to w dupie bym ich miał, tak szczerze. Nie zrobiłbym im raczej nic, bo no, tak mówię, no ja jestem spokojny, ja jestem inny. Ja na przykład, kurwa, ktoś mnie wkurwi, to powiedzmy, ktoś obok mnie stoi, mnie wkurwi, to ja jestem w stanie zabić tego człowieka. Ale ja na przykład, kurwa, się wkurwię i ja sobie na przykład przemyślę coś, powiedzmy tam, nie wiem, kurwa, 2 godziny, godzinę czy coś takiego i mi przechodzi. Ja się denerwuję w chuj, ale mi szybko przechodzi, nie? Nie wiem, czy to jest atut, czy to jest zaleta, ale... No, ja się łatwo denerwuję szybko, ale kurwa szybko mi przychodzi, nie? Także ja się wkurwię godzina i mi przechodzi. No i mam. Ja mam do ciebie pytanie. Wyślę ci na rozmowach u Marka Lik. Chciałem się zapytać, czy tak się piecze szarlotkę? Do kogo to wysyłasz? Bo Steven się działa, kurde, wokół ten i na telefonie. Napisała coś takiego, że odwal się pizdo od mojego ojca, bo nie dorastasz mu do pięt, ani twój dziadek, ojciec i brat. Odwal się od mojego taty, skurwysynu raz na zawsze. Ale tak ładnie po mojej rodzinie jechać, to ona wszystko może. No. Szkoda, wykształcona.
Nie jest Mareczku, uszacowany człowiek to chyba potrafi się zachowywać w społeczeństwie albo jeszcze trochę mniej błędów ortograficznych popełnia. No tak, no znaczy ona myśli, że jest wykształcona, nie? Bo może była przepychana jedynie. Albo swoim charakterem akcentowała to, że no, wyraża niezgodę na to, że w jaki sposób ją traktują i oceniają. Nie wiem. Tak, dla mnie to jest jakaś ubecka rodzina i... Jej ojciec też jak wiebie przewraca na 100%. Dlaczego jesteś w Zobowskiej rodzinie? Dlaczego twój stary w PRL-u podpierdalał kurwa kolegów? Dlaczego kurwa wywodzi się z kazachstańskiej rodziny? Marku. Janis, jeśli chcesz, no to wejdź sobie do mnie na memy. Nie wiem, na memy albo na screeny wysrywów i tam możesz sobie przewinąć trochę wyżej i tam masz różne dokumenty, które byś chciał pewnie przeczytać. Marek jest z Kazachstanu. Ona już to mówiła kiedyś, obrażała moje korzenie, znaczy jakie korzenie, już ja taki w ogóle nie mam. Kaszuby są rodzi i pietowarci, a ty nie jesteś. Nie, no, na siekierki to tak, jesteśmy na siekierki jedynie na Kaszubach. Kurwa, no ciebie może obrażać, ale kurwa na rodzinę wiesz, że to jest przesada. A co teraz mówi? A nie, ogólnie mówię, nie? Walcz, kurwa, tyda. Marek, Ela ci ogrodu zazdrości, bo ona nawet nie ma działki. I coś tam mówiła, że nieważne gdzie jeździliście, to wszędzie ona musiała płacić. Zbamy 5 osób, Marek. Niech sobie nie wyobraża, że ja jeszcze raz kiedykolwiek będę chciał się z nią spotkać, bo ona mówi taką nieprawdę. Marek, ty wiesz, może jak się nazywał, miał na imię dziadek, kurwa, Gawin? Od strony ojca? Zobacz sobie u mnie na serwerze w screeny wysrywów. I tutaj powinno być, nie wiem jak miał, ale... Nie, tak bo ja to znalazłem. Ja to wczoraj czy przeszczoraj znalazłem. W necie jest jakiś Antonin. I on jest normalnie Esbek. Nawet nie próbuj się... A tak mam. Antoni Gawin, imię ojca Stanisław. Urodzony 3 stycznia 1920. Weź się kiedyś Elki, spytaj, czy to jest jej dziadek. Czekaj chwilę, bo jesteśmy tam. Ej, huragan! No. Ej, bo znowu komuś kurwa przebija. Chodź na Max 2 na chwilę. Okej. Perfekto. Zezdrościsz, kurwa, Fiata? Nie, no co ty, kurwa. Tylko nie rozumiem... Nie, to Ela Pszczółek zazdrości. Tak, co piszą teraz właśnie u Eli pod live'em. W tamtych czasach, tak jak miałeś samochód, to byłeś, kurwa, zajebiście bogaty. Teraz są w ogóle inne czasy, co ona porównuje. Ona znów na siebie materiały nagrywa, ja pierdolę. Może nam się godzina w sensie, kiedy, żeby mieć samochód, to bogaty, bo kurwa domy to państwowo się dostawało, jak po wojnie kurwa nie było komu mieszkać. Zdrada ojczyzny. Ale Elka musi być na coś wybitnie wkurwiona, bo musiała aż wywołać ten konflikt z Markiem. Bo ona wie, że Marka łatwo podkurwi. Marek powinien ją zablokować i nie reagować na jej wyzwiska tak przez miesiąc, to by się kurwa uspokoiła. A, córka profesora, kurwa. Jak ja, a ojciec był profesorem w tej Bickiej. I przez to wiesz.
I najlepsza to u ciebie. Jezus, sorry, bo ja tutaj spróbuję słuchać tak jednym uchem. Dobra, już wyłączam. Ale trzaski, no to raczej czy słyszymy trzaski Eli. Co? Nie da się restreamować. Ale no to... Ważne, no, ważne, żeby ktoś mi streścił paroma słowami. Słucham? Mówię, przestań szkalować. A tak da. No, dobra, to ja mam wyrzucać screeny. Kolej to, nie reaguj w ogóle. Ona pisała do mnie takie rzeczy i ona się dziwi, bo ja być może nie chcę udowodnić tego, że kto zaczął. Kurwa mać, 1820 osób. Zobacz, tak. Marek, jak ona na tobie zyskuje popularność. To na twoim grzbiecie jest. Garbie. Garbie, tak, bo ja... No, na twoim tego... kurwa garbie, no. Marek, poproś o udział z donate'ów, których nie ma. Napisz jej właśnie, żeby ona ci jeszcze kasę oddała za te filmy na YouTubie. Nie, no dobra, nic już nie gadam. Jeśli jej się wydaje, że ona mi oddaje pieniądze w formie, że nakupi jedzenia, że to dwóch ludzi przez miesiąc by mogło się najeść, a nie w tydzień lub dwa, że to jest zapłata za to, że przyjechałem, to jest naprawdę bardzo głupia. No, ona też lubi zapominać. Kup mi, jak byłem w tej galerii, no to miałem kupić chińskie żarcie. I jedno zjadłem sam, a miałem jeszcze dwa do domu przynieść. I mówiła, oddam ci pieniądze. No to już o tym nie pamiętała. Wiesz co Ela powiedziała? Powiedziała tak. Wiesz co, Marek? Fuck you. Odpierdol się. Tak opowiedziała. No bo na kim innym ona może takie słowa powiedzieć? Też nie ma innej postaci, którą mogłaby opluwać na live'ie. No na pewno na psychoterapię nie będzie wieszała psów i takich słów używała w stosunku do niego. Przecież to jest jej już przyjaciel. Oho, znowu coś... Wszystko powie mamie. Jezu, Elka dzwoni do mamy. O! Elka dzwoni do mamy. O, afera. Elka dzwoni do mamy. Ja pierdolę. Marek, co ty zrobisz? Będzie jebanie do matki na Marka. To jest afera zomowcowa. Marek, dzwoni do mamy swojej, żeby na ciebie naskarżyć. Tak. Zrobiłem błąd. Na YouTubie. Patrz, dzwoni do mamy, patrz, dzwoni. Ja pierdolę, jeszcze później do twojej zadzwoni. Marek, byś miał ucho wytargane. Ty, ale faktycznie ona ma chyba numer do rodziców Marka, zaraz do nich zadzwoni. No kurwa, macie wszystko, teraz to wszystko możliwe. Ona wygląda jak Cruella Demon z tymi włosami. No ja nie wiem, nic nie mogę zrobić, bo moja mama ma stary telefon i nie ma tego. Żeby już rozmawiać z mamą. Rozmawiać z mamą. O, ten Marek Łągowski. Nie starzyć na ciebie, o Boże. A do swojej dzwoni. A co ona mówi teraz? Mówcie. Starzyć na ciebie, że mówisz o jej tacie, że jest zomowcem, że był zomowcem. Nie mówię wcale, ona jest głupia. No, ale ona tak mówi teraz dla mamy swojej tak. Mamie. No to, a ja się myślałem, że do mojej zadzwoni, to by było chujowo. Jeszcze jej odbije i może zadzwoni. A jej mama mówi, że ty chcesz na niej zarabiać. Elka mówi, że byłeś u nich na Wigilii. I na obiedzie. A jej mama mówi, że jesteś fałszywy. Elena mówi, że Marek że zarabia. Jesteś fałszywy i chcesz zarabiać na Elce, tak mówi. Dokładnie tak. Tak, i że na niej zarabiasz.
Ojej. Że jesteś fałszywy, Marek. I że... O Jezu. I zawraca dupę o 23.30 dzwoniąc do Jezu. Ona jest już tak we wszystko... Ja pierdolę. Gdzie zasugerowałem, w jakim momencie, że jej ojciec był zomowcem, jakimś, kurde... Sama a Helena mówi o tobie? Helena mówi, że jesteś we współce z Andrzejem. Aha, to bardzo źle. I że jesteś szuja i że chcesz zarabiać. Powiedziała, że jesteś taki sam jak ten drugi. No, powiedziała, że jak ten drugi, nie wiadomo o kogo chodzi. A no tak, w sumie. Ale jesteś szuja. Tak. Tylko, że Ela właśnie to tłumaczy, że to ja wykorzystuję jej matkę i Elę na kasę. No to jest narracja przybrana przez Elę i krzywdzi wszystkich ludzi wokół siebie właśnie tak, no, plując do ucha swojej mamie. No, Helena powiedziała, że od razu wiedziała, jaki ty jesteś i wcale nie byłeś fajny. Bo Elka cię usprawiedliwia, że wydawałeś się fajny. To są skurwiele, tam nie ma z nimi co rozmawiać. Marek, ty się powinieneś od tego odciąć, ale ty nie zrobisz tego, ty wiesz o tym, nie? No właśnie, a co ja robię takiego, że dalej ona ma jeszcze jakąś nadzieję we mnie, no raczej tego nie robisz, tylko... Dobra, będę restreamować to, ale tylko moment będę mogła. Patrzaj, Marek, patrzaj, bo cały czas o tobie gada z mamą. A, dalej rozmawia. Tak. O, jednych. Kurwa. A to nie chcę tego słyszeć wcale, rozłączam się. Ale to jest już taka przesada. No, jeszcze większe dno potrafiła od jakiejś pokazać. Oj, bo już nie mogę normalnie. Ale fajny live. Jeszcze gorzej, żeby mnie w internecie opisać, pomówić. No, kurwa. No, ja niczego się innego nie spodziewałem przecież. Zawsze były live'y, polegały na tym, że z góry do dołu jedziemy po Marku i jego rodzinie, wszystkim i tak dalej. A ona, dlaczego ma być taka właśnie, nie ponosić za to konsekwencji. Przyzwyczajona, kurde. Dręczysz ją, dręczysz Elę. Obsotropa jest. Dręczyciel. Dręczysz Marek to? Nie, kurwa. Mamusia nie też mówi, rozłączam się. Zarabiasz. Ten drugi to jednak psychotrop, panie Andrzej. Marek, gdzie nie spojrzysz, zawsze dupa z tyłu. Pojechałeś do psycho, dał cię w ryj. Elka ma ciebie i w dupie ciebie już nie chce. Jak żyć? Jak żyć? Panie premierze. Nawet mamusia już nie chce. Szuja jesteś, Marek. Szuja. Ale mówisz słowami Eli. Ale szuja nie... menda szmata. Cytat z Heleny. W sensie mówię słowami Heleny.
Nie przejmuj się. Co? Bydlak. To widzisz, bydlakiem cię nazwali. Bydlak z przyjaźni. Ja ci muszę, Marek, osobiście powiedzieć, że jak mnie na przykład bydlakiem nazywają, to ja się cieszę. Dla mnie to komplement. Ja tego nie zrobiłam. Piąteczki będę ci wpłacać, ludzie. Jeszcze takiego gówna, to nigdy bym się nie spodziewał ze strony Eli, żeby ona to na live zrobiła. To jest no, naprawdę wielka patologia. Kurwa, to, do takich rzeczy się... Co jak co, Marek, ale z tego wszystkiego, no to fakt faktem, ty przynajmniej rodziny nie wpierdalasz w ten internet. To jest szmatą, świnią. To jest fakt. Tu ci musi Marek dużego... No chyba włączę tego streama. Marek, tylko ty jesteś w tym internecie. Żałuj, Marek, jak tego nie słyszałeś, to żałuj, naprawdę. Świetne to jest, Marek. Naprawdę. Nie mam co żałować, chyba bym się jeszcze gorzej poczuł przez takie coś. Powinieneś to komentować na żywo, włącz. Miało być telefony do widzów, jest do Heleny. Marek, ona nie, tam nie mówią o mnie, a ja się źle czuję. Marek, zrób live'a i zadzwoń do swojej mamy. Dobry pomysł. Ej, to jest tak mega słodkie, jak Helena do niej tak ładnie mówi. Elka jest taka obłudna. Psychotrop napisał. O. Ale wy ludzie jesteście pojebani. Nigdzie nie grali. To jest hit, kurwa. To jest straszne, jak Elka matkę traktuje. Wiecie co, jaka to jest manipulantka. Ja po prostu jestem w szoku. Ten jej kurwa guzik. Ja po prostu jestem w szoku na nią, co ona tej kurde matce robi. Jeszcze, żeby ale... pożyje trochę. Ona jest tak obłudna. Mówcie, co chcecie. Ona po tej dzisiejszej rozmowie pokazała, jaka jest i powinna przeżyć co najgorsze za to, jaka jest. Dla swoich najbliższych. Racja, ale ja już... Nie. Ale ja, Marek, przepraszam, jak to katoliczka, kurwa, jak bliźniego wyzywa od Hama, jak ściery, ścierwa. Ile się, Marek, dorobiłeś na Eli? Proszę teraz powiedzieć. Proszę. Jak proszę to jaka katoliczka typowa? Proszę, Marek, powiedzieć. Ty no laptop, kożuszek. Pokaż białko, Marek, ile zarobiłeś. Nienawidzę jej. Ona wszystko matce gada, że tyle pieniędzy wydała na mnie, bo ja przyjechałem do niej w gości. Marek mówi. No, tak, ile, tak, 10... tak tylko przypuszczam, że ona wszystko takie rzeczy matce mówi, bo ten jest najgorszy. Marek, ale to co, już na balustrady będziesz miał i na ocieplenie chaty, czy nie? Nie, nie, podłamałem się trochę bardziej niż godzinę temu, jak byłem poza tym, co słyszałem od Eli teraz. Ej, ja już nie daję rady, nie mam już dość, trzeba iść spać. Idź spać. Jedziesz jeszcze, Marek, jeszcze pojedziesz do Krakowa, to się pogodzicie. Jak zawsze. Nie, bo ta lista zarzutów cały czas rośnie, jakie ona popełnia błędy względem mnie. I to już fakt, nie ma... Ona nie ma... Ci obieca, że już nic... Marek, i tak pojedziesz. Jak się słodko położył. Jak się położył, śliknie. Moja. Mikro skarbie. Marek, ale jednak musiała wziąć to na poważnie z tymi teczkami. Cieszy mnie to. Ale przecież ostatnio na Discordach pojawiały się takie rozmowy, monologi z obrazem
Eli z jej tatą. Tak, live taki prowadziła. Był taki urywek. Szkoda, że tego nie pobrałem. I ona taką scenkę odwaliła, że się pyta do obrazu swojego ojca, czy oni byli jakimiś donosicielami. Tak, wzięła obraz, była najebana, potem nawet tańczyła chyba z tym obrazem. Ale trzeba powiedzieć jedno, słuchajcie, mimo wszystko, że na 80 lat jest babka ogarnięta na piątkę z plusem. A Ela mówiła, że ma demencję, że oddaje pieniądze w niewłaściwe ręce, bo wszystkie pieniądze powinny iść do Eli. Chyba o to chodziło. Ona tak mówi teraz słodko mamie, bo potrzebuje pieniądze. Nie ma czegoś takiego, że tutaj ludzie pytają, a czemu Marek tak napisał na czacie? Właśnie, że nie napisałem niczego takiego wysłałem. Marek, chuju kurwa. Dobra, bo ona prowadzi taką narrację w ogóle na mój temat, żeby no, zrazić tylko ludzi do mnie. A dobra, jest wyjebane trzeba mieć. Ty, Marek. Marek, trzeba było restreamować Marek i na bieżąco komentować. Cicho, jest Marek teraz na czacie. Marek. Nie mów do mnie, kochanie, napisał teraz. Marek. Czy jest tutaj z nami Ewelin? Może zbanować tą osobę? Co ty, Janis, chcesz teraz? A co, nie mogę chcieć? Mów, ale teraz... Dawaj mi, kurde, powiedzcie uprawnienia. Nie. Ty robisz wszędzie bałagan i nie to, co ja chciałem. O, możesz iść do Eli, wyjebać serwer, jak mówiłeś kiedyś. No to już by... Chciałbym, żeby coś takiego się może stało. Ale Marek, ty jesteś chujem, kurwa, dla mnie. Gdzie jest tutaj jakiś administrator z nami? Mi możesz dać. Jesteś chujem, nie, Marek. Czytaj czata u Eli, no to sobie zobaczysz, że tam Marek nie, się pojawił przed chwilą. Marek, chujem. Albo napiszę teraz prywatnie do jakiegoś administratora. Marek, jesteś... Proszę, Janek ma uprawnienia, kurwa. Marek... I mówię, a tutaj miałam wyłączony mikrofon, sorry. Do kogo? Kogo? Powiedz mi. Marek. Janek, masz jesteś uprawnienia u Eli, zrób porządek. Jesteś chujem. Nie, Janek ma zrobić u Eli porządek, bo ma uprawnienia. Ja nie mam żadnych uprawnień u Eli. Marek, o kim mówisz? Kogo zbanować? Ja do Marka napisałem kiedyś. Markowi chodzi o YouTube. Nie mów do mnie, kochany. Czytaj czata, kurwa, chociaż. Ja kiedyś mówię do Marka. Napisałem. Ale tutaj nie mamy żadnych administratorów. Nie widzę Ewelin, a ja nie wiem, czy w ogóle coś posiadasz. Napisałem kiedyś do Marka, bo dostałem... Kupisa też tutaj z nami nie ma. No to nie ma, no to w chuj. U Marka dostałem... Janys ma super fan menadżera, więc może chyba coś zrobić. Dostałem kiedyś przerwę u Marka na tydzień. I napisałem do Marka, żeby mi tą przerwę ściągnął, a on kurwa powiedział mi tak, że o kurwa, to też tam dalej tam admini robią swoje i tak dalej, nie? Tak, mi, tak, Marek, tak mi powiedział Marek, no. Słyszałam właśnie. Znaczy, ty, a ty nie słyszałem, tam, co mówiłeś. No, tak było, Marku. Nie wiem, o czym ty mówisz. Marka serwer. Nie masz siły, Janys, widzisz, jak szczuplejesz, to nie masz siły, musisz się odbiegać lepiej. A ja schudnę jeszcze, kurwa, z 15 kilo. No ja nie, na złość, dlaczego ty mnie, za co ty mnie tak nienawidzisz, powiedz mi? Ja, za co ja mam cię nienawidzić? Jeszcze na złość mi robisz i chudniesz, no. A nie no najlepsza. Tak. No jeszcze cały, już od dwóch godziny przecież mówię o tym twoim odchudzaniu. Ej, nie najlepsza, wiesz co ja ci powiem? Słuchaj, mama, zrobiłem ten serwer, bo ty zrobiłeś Markowi jakieś tam podstawy ogólne i tak dalej. Wziąłem Ewelin, wziąłem was i tak dalej, mówię róbcie. Chuja, żeście zrobili, to wziąłem starą pralkę. Ale pralka to zrobiła przecież wszystko. No tak, wziąłem starą pralkę, wziąłem pralkę i tak dalej, serwer był postawiony. Chuja, żeście kurwa zrobili, a się tym serwerem kurwa rządzicie, jakby to był wasz serwer, kurwa. A tak naprawdę to stara pralka go zrobiła Pixels, ja je wziąłem i weź nie pierdol kocopołów, bo tak naprawdę ale rzucam.
Jeszcze dostaję muty na tym zajebanym serwerze waszym. Ale o co ci chodzi teraz? Ale o co ci teraz chodzi? O to mi chodzi, że kurwa muty dostaję tutaj, chociaż pomogłem... No bo zasłużyłeś, no to dostajesz. No co? Nie, nie, ja jestem częścią uniwersum, kurwa, mi się żadne muty nie należą i tyle. Słuchaj, no to jak ty tak mówisz, że ty tak wielki serwer postawiłeś, to po chuj chciałeś go wypieprzać? No. Co, Marka serwer? No powiedz mi, no. Ja Marka serwer chciałem wyjebać. Patka wyjebała kanał. I kurwa, ty, ej, chyba cię pojebałeś. Przecież to była dziewczyna twoja wtedy, nie? Jak ja bym chciał Marka serwer wyjebać, to bym dawno to zrobił, a to, co Patka robiła wtedy, to jest jej sprawa. Ja nie mam na to wpływu, co ona zrobiła wtedy. No tak, no. A, no tak, kurwa, ty. Janez, a słuchaj, a pokaż mi, to załóż. Chuja ja ci mogę pokazać. I będzie najlepiej. No i właśnie o to mi chodzi, tak proszę ci, pokaż mi. Bo tylko jednego widziałam do tej pory i to jeszcze miało jakąś taką głupią emotkę naklejoną z twarzą Maćka. W newralgicznym miejscu. Chcę zobaczyć twojego chuja. Pokaż chuja, pokaż chuja, pokaż chuja. Już widzieliśmy. Nie, no ja nie widziałam. Ja ci kutasa nie pokażę. Ten w odbiciu. Powiedziałeś, że mi pokażesz chuja. Chcę zobaczyć twojego chuja. Pokazuj. Nie, to mi nie pokażę. Pokażę komuś innemu. Ale to nie ma znaczenia, tak szczerze, bo wiesz co? Nie najlepsza. No. Tak szczerze, to walisz w chuja z gościem, no nie, bo który... nie pokazałeś, proszę cię. Janusz, proszę cię. Nie, naprawdę, proszę cię. Ale, dobra, to pokaż tipę. Walisz w chuja z gościem, który kurwa serwer wam postawił. No, no ale właśnie nie postawiłeś. A jak nie, kurwa? Jak nie? No. Tak, nie, ale ja cię lubię, naprawdę. Ale ja się mimo wszystko ja cię strasznie lubię. Chuja, że się zrobili, kurwa. Ja musiałem wszystko zrobić za was. A to, że wykorzystałem, wykorzystałem innych ludzi do zrobienia serwera. Ej, ja słyszałem, wiesz co słyszałem? Janysa, w tej bajce były smoki. Dobre, zamknij pysk. Ty, a wiesz co ja słyszałem? Ty masz pysk. Że masz ryj jak prosiak. Wyjebali, żeście wyjebali tam. Wyjebaliście tych ludzi z pijalni, czy nie? Kogo? No, starą pralkę wyjebałaś i Pixels, bo tak słyszałem. No nie, no przecież są, zobacz. A, są. Bo tak jak mówię, bo jeżeli na przykład stara pralka byłaby wyjebana, czy Pixels, no to ja bym musiał zaingerować w tą sprawę i kurwa, ten serwer jest wyjebany, nie. No nie, no bo one ten serwer zrobiły. Nie, one zrobiły ten serwer. Ja im obiecałem do zgonnego admina, jakby ich Marek wyjebał, czy ty, no to byście mieli przejebane, kurwa, bo ja im obiecałem. No tak, no. No, kurczę, no to widzisz, no to... Ja im obiecałem. I trzeba było pilnować porządku tutaj, no. No, kurwa, no to musisz pilnować porządku, Janes, słuchaj. Kurwa. Ty, ja nie będę nikogo banował, kurwa. Welki nawet admina mam czy coś. Ja więcej ludzi odbanuję, jak zbanuję, kurwa. Ja nikogo nie będę banować. Mam to w pizdzie wszystko, wiesz? Bo... No to w chuju czy w pizdzie? Weź się zdecyduj w końcu, bo ja już jestem skołowana. W dupie. W dupie to mam wszystko. Tak szczerze. Bo wiesz co? Kurwa. No weź. Ty lubisz takie love-hate relationship, co? A, ja lubię wszystko. Ja cię i tak lubię, a ja cię i tak lubię. A wiesz, co najbardziej lubię? No, co? Nie pytaj, kurwa. Nie pytaj mnie o to. No powiedz, no, bo my się przemyślimy. Mm-hmm. Może tam coś się uda. Ze mną? No, ja nie wiem, co lubisz, więc... Ale to bym się chciała dowiedzieć. A może obydwoje lubimy? Nie no, ruchać się nie będziemy, sorry. Ale seksu między nami nie będzie, przykro mi. Będę płakać. Z Markiem, kurwa, mogę iść na piwo z internetu, bo tak jak ci mówię, że nie spotkałem się z nimi z internetu. Raz się chyba z kimś spotkałem z neta i ewentualnie, wiesz co, zrobić jeszcze z internetu z kimś, z Markiem mógł mi spotkać. To jest jeszcze taka osoba, że z Mareczką na warkę mogłem iść. To jest jo. No widzisz, no to szkoda, bo ja tam jutro będę w okolicach tam niemieckiej granicy, no to tak sobie myślałam, że może. A wiesz, że wjeżdżam do niemieckiej granicy? Proszę?
Wiesz, że ja mam do niemieckiej granicy? Nie mam pojęcia, ale na pewno nie. Bliżej niż ja. 500-600 kilometrów. Ja się tobie żartuję teraz. No, jak ja bym nigdy nie żartował. No wiem, że nie. Ja wiem, przecież wszystko, co mówisz, to jest poważne. Przecież wiem. Tym bardziej cię lubię. Tak, ja ciebie też. No. Kurwa, zdech łosa jest zajebiste. Z nią życie wygląda. Elu? Elu? Zakochałem się w twojej matce. Brzuszek się wybrzuszył. Kurwa. A, kurwa. Skurwy, syny. Nie znacie się nic na życiu. Nawet nic nie umiecie, kurwa, zrobić, ty. Żebyście wy, chuje jebane, zamiast ubierać te fartuchy na Discordzie, żebyście, kurwa, wy coś zrobili w tym swoim pierdolonym, jebanym życiu. A wy, kurwa... Janusz, nie bądź dla siebie taki surowy. Nic, kurwa, nie umiecie. Janusz, ty nie potrafisz przestać chlać, kurwa, a kogoś umoralniasz. Że co? Nie odzywaj się tak do mnie, bo zaraz ci zajebę liścia od ojcowskiego. Masz, kurwa, stulić łeb i masz się mnie słuchać, bo jak nie, to o, kurwa, byś mnie przejebał. Rozumiesz to? Tak. Aż się zesrałem z strachu. Zapierdalaj to błyski, bo łeb, bo inaczej, kurwa, ciryja. Tak. Albo, kurwa, zaczniesz się mnie słuchać, albo będziesz zapierdalał, kurwa, za paczkę fajek gdzieś tam. Mam nadzieję, że w twojej firmie. W mojej firmie? No, moje marzenie. Napisz do mnie, to cię zatrudnię. Nie ma problemu. Chcesz wyjechać do Niemiec, to pakuj walizę i dawaj. Także, wiesz, do pracy ludzie potrzebni. Kurwa. Ja pierdolę, kurwa. Marek, ty chuju, jesteś tutaj jeszcze? Nie ma go. Nie ma zjeba? Olas pisał coś ogólnym. To huragan mówi, o Jezus. No. Najseksowniejsza dziewczyna na tym, na Discordzie. Wiadomo, nie? No tak. Simp.